Sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day. Everyone. A brand new moon, a brand new sun. Andrzej, po pierwsze witamy w naszych czułnowych progach. I dziękujemy, że z tak daleka przyjechałeś do nas. Ale zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać, ja muszę ci powiedzieć, że jestem zachwycona twoją pracą. To są po prostu małe dzieła sztuki. Nie spodziewałam się, że te zegarki będą tak wyglądać. Ja naprawdę po prostu jestem zachwycona. Nie mam innego określenia na to, co poczułam, gdy je zobaczyłam. I trochę cię wypytam teraz o to, bo wiem, że nie jesteś z wykształcenia artystą, tak? Jakby w innym kierunku się chyba szkoliłeś. Stronę komputerów zawsze mnie ciągnęło, chociaż i przez to gdzieś tam się pojawiły studia informatyczne. Ale chcesz mi powiedzieć, że jesteś informatykiem? Jestem informatykiem z zawodu, chociaż nie do końca zawód wykonuję, chociaż jest to w pewnym sensie związane. Też to jest praca przy komputerze, ale gdzieś tam w głowie czy cały czas jakby poza taką regularną pracą, gdzieś tam te rzemieślniczo-artystyczne takie zajawki mi się gdzieś tam towarzyszyły. Czyli miałeś potrzebę tworzenia, tak? Tak, tak. To Ale to pewno. Zawsze były zegarki? Zawsze chciałeś nie, to nie. robić? Znaczy zaczęło się w ogóle od samego drewna, od bardziej też na początku od konstruowania jakichś tam takich narzędzi różnych. Też tata i wujek od zawsze gdzieś tam kombinowali swoje jakieś tam narzędzia, piły jakieś, tworzyli dziwne wynalazki, szczególnie wujek, i to gdzieś chyba w dzieciństwie, ja im towarzyszyłem i to z dzieciństwa mi tak zostało. I później sam zacząłem dłubać, tak? Czyli od większej formy jakby przyszedłeś tak, do tej mniejszej, tak? Tak, i zupełnie przypadkowo w zasadzie. A teraz powiedz mi, bo istnieje, na pewno damy wam na miarę, pracownia Andiego, tak się nazywa twoja firma. Pod tym logo, pod tą marką sprzedajesz swoje dzieła sztuki. Ja się nie boję użyć tego określenia. Naprawdę, słuchajcie, to są małe dzieła sztuki, tak misternie wykonane, tak wykończone, że po prostu ukłon do samej ziemi. Rzadko się, słuchajcie, spotyka ludzi, którzy z taką dbałością o detal i szczegół podchodzą do swojej pracy. Ja cię chcę troszeczkę podpytać o warsztat. Czy te zegarki są w całości robione ręcznie? Tak, jak najbardziej tak. Oczywiście. Paski też? Tak. Od dłuższego czasu, na początku, pierwsze zegarki korzystałem z usług pani, która zajmuje się po prostu na co dzień tylko tworzeniem pasków. Ale tutaj z powodów takich troszkę jakby logistycznych i też jakby przez to, że stawiam na dużą różnorodność, w sensie, że każdy zegarek jest inny i pod każdy zegarek też staram się dopasować pasek tak, żeby on tworzył jakąś taką spójną całość. Jedną historię. Tak, dokładnie tak. Dlatego chciałem tworzyć wszystko sam, no nie z jakichś tam egoistycznych pobudek, tylko po prostu... Artystycznych zapewne. Tak, że ja miałem wizję od początku do końca na każdy zegarek i chciałem, żeby on był stworzony przeze mnie, bo zawsze jakby miałem kontrolę nad tym, jak to będzie zrobione, i jak coś mi w czasie procesu nie pasowało, to wiadomo, zawsze mogłem sobie poprawić, zmienić. A powiedz mi, jak tworzysz... Tworzysz zegarek, myślisz o człowieku, dla kogo on będzie? Tak, poczekaj, zanim może odpowiesz, ja się pochwalę.
dostałam, słuchajcie, tak piękny prezent, że naprawdę bardzo się wzruszyłam, kiedy Andrzej mi go podarował. I to jest zegarek 1:1, mówiący o mnie bardzo wiele. Dlatego tak stąd te pytanie, bo byłam bardzo zaskoczona, że on jest taki pasujący jakby do mojej osoby. I teraz właśnie może powiedz. Tak, jak wiem, dla kogo robię, no to jest wiadomo, łatwiej. Jak nie wiem, to troszkę się zawsze podpytuję, bo to zazwyczaj są gdzieś tam jakieś zamówienia, czy to na prezent, czy tam z jakiejś innej okazji, czy po prostu ktoś chciałby mieć fajny zegarek. Dlatego wypytuję na przykład, czym się zajmuje, albo jakie ma jakieś pasje, albo podglądam gdzieś tam na Facebooku czy Instagramie. Czy jest dynamiczny, tak, czy raczej romantyczny. Tak, jaki ma styl ubioru i gdzieś tam jakaś wizja mi się zawsze sama tworzy, a często też ci ludzie podpowiadają w pewnym sensie, życząc sobie na przykład gdzieś tam na grawerze jakiegoś konkretnego na przykład motoru, czy jakiegoś innego. Też pasje jeszcze tutaj wchodzą. Dokładnie. A właśnie, bo wspomniałeś o grawerze. Te zegarki, ja tak sobie je wcześniej pooglądałam, mimo że rzeczywiście są spójne stylistycznie, bo widać, że to wszystko spod twojej ręki wyszło, ale każdy z nich jest inny. Naprawdę każdy z nich jest inny. I te grawery mnie też zachwyciły, bo to jest po prostu, słuchajcie, to są koraliki. To jest taka dłubaninka, cieniutkie kreseczki. Właściwie o tobie powinno się powiedzieć, bo to, co robisz, to jest manufaktura, tak? Wszystko robisz ręcznie, czyli jesteś w takim znaczeniu polskiego tego słowa rękodziennikiem. No tak. Jak się na pewno domyślasz, rękodzieło w Polsce niekoniecznie dobrze się kojarzy, prawda? Bo jest dużo rzeczy. Właśnie też chcę troszeczkę o to podpytać. Ja sama wiele razy mam okazję bywać na różnych targach. W dobrą stronę to, słuchajcie, idzie, bo rzeczywiście taka manufaktura jak twoja i targi, które dzieją się zwłaszcza w dużych miastach, pokazują te małe właśnie pracownie z takiej bardzo artystycznej strony. Do tej pory bywało to tak, że rękodzieło z czym się kojarzyło? No raczej z takimi jakimiś tam tandetnymi... Z tandetnymi rzeczami, tak, ja się właśnie z tym zgodzę. I mam nadzieję, że takie programy jak nasz i targi takie, które się dzieją, jakby odczarują trochę to słowo, że rękodzielnicy z powrotem wejdą na podium i że ich praca będzie doceniana, bo stworzenie takiego zegarka... Andrzej, ile czasu tobie zajmuje stworzenie jednego zegarka od początku do końca? Wiele osób mnie o to też pytało, ale jakoś tak... Znaczy to zazwyczaj trwa przynajmniej kilka dni. Zależy też jakby od mojego nastroju też. Nie zawsze staram się jakby od początku do końca robić jeden zegarek, bo tak jak tutaj też wspomniałaś, to są takie bardziej artystyczne czasem rzeczy i czasem po prostu kilka rzeczy na raz, żeby się troszkę zresetować, żeby... Ale generalnie dużo czasu na to poświęcasz, no, prawda? Tak. Czas raz, budulec szlachetny, dwa, bo to są naprawdę, słuchajcie, drewno, jakie rodzaje drewna mamy? Drewno to jest jakby taki mój konik i wyszukuję gatunki, o których jeszcze nawet nigdy nie słyszałem. Także a to pogadaj nam troszkę. Od polskich takich, wiadomo. A z egzotycznego klasy, coś oczywiście, masz? Tak. To jest, pamiętasz? Na przykład twój jest egzotyczny, to jest drewno ipe, bardzo, bardzo właśnie... Czytałam, bardzo twarde i bardzo szlachetne. Tak. Ciężkie, Boże, w obróbce, dziękuję. Ale jest naprawdę bardzo szlachetne. Jeden z pierwszych moich zegarków właśnie powstał z tego drewna i mam do niego sentyment, bo jest naprawdę, ma bardzo piękną barwę, to jest taki brąz czerwonawy i tak. Naprawdę ja jestem naprawdę zafascynowany tym gatunkiem, dlatego jak tylko gdzieś tam się pojawia okazja, to szczególnie właśnie na eleganckie zegarki się nadaje takie bardzo, kiedy drewno musi wyglądać. No to jest, słuchajcie, biżuteria tak naprawdę, tak, to jest element czysto biżuteryjny. Później z bliska pokażemy wam wzory, które wygrawerowane zostały w środku. Jestem nim zachwycona. Czyli tu mamy IP, a ten na przykład, bo widzę, że już ma inne wybarwienie. To jest orzech amerykański. Tak, też, chciałam powiedzieć, wiesz, właśnie, bardzo, że mi z orzechem bardzo się długo kojarzy. Szukałem, bo ciężko było dostać w Polsce. Bo to też raczej, jeżeli jest sprowadzany, to dla jakichś po prostu stolarni, którzy zamawiają większe ilości, no bo wiadomo, to jest bardzo drogie drewno
i raczej po prostu buduje się z niego meble, nie do końca jakieś takie rzeczy mniejsze. Ale piękny jest. To słuchajcie, zegarek dla faceta uważam, naprawdę, dla samca takiego i to eleganckiego samca. Bo jeszcze jedną rzecz się chcę spytać, Andrzej. Kto kupuje Twoje zegarki? Jacy ludzie sięgają po takie unikatowe i jednorazowe przedmioty, tak? Bo one właściwie każdy jest inny, nie ma jakby powtarzalności. Tak. Masz jakieś formy takie, powtarzają się kształty rzeczywiście, ale ja patrzę na te zegarki, uwierzcie mi, każdy po prostu jest no, czymś oddzielnym, to jest oddzielny przedmiot, tak? W zasadzie na początku, jak jakoś tam się tworzyły, to no wiadomo, próbowałem sobie gdzieś tam dopasować jakąś grupę ludzi, którzy mogą być tym zainteresowani i byłem tak pozytywnie rozczarowany, no jest pełna od i młodzi i ludzie też dojrzali. Czyli wiek nie gra roli, bardziej pewnie cechy charakteru i chyba tak, bo jakaś wrażliwość wewnętrzna, przypuszczam. A też jakby w zasadzie ciężko było dopasować, w sensie stworzyć jakiś wzorzec ludzi, którym one się podobały i którzy je kupowali, po prostu na zasadzie może fascynacji, zobaczenia, że to jest coś ciekawego, coś nowego. Ale wiesz co, myślę, że na bank sięgają ludzie po te zegarki, ludzie, którzy cenią sobie dobry design, one są naprawdę przepiękne. Na bank sięgają po nie ludzie, którzy cenią sobie właśnie rękodzieło w tym prawdziwym tego słowa dobrym znaczeniu. Na bank sięgają po te zegarki ludzie wrażliwi, bo one są po prostu piękne i rzeczywiście ja sama no, czuję się rewelacyjnie z taką rzeczą na ręku, na pewno będę go sobie bardzo często nosić. Myślę, słuchajcie, że w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Przedmioty tworzone ręcznie przez kogoś, dla kogoś drugiego, coś jeszcze ze sobą niosą, no oprócz tak. tego materiału? Taki też był zawsze mój zamysł i staram się to jakby w tym kierunku iść. W sensie nie jakaś masowa produkcja, tylko jakby zegarek szyty na miarę dla konkretnej osoby z konkretnym jakimś tam ładunkiem energii. Wiadomo też, po pierwsze, to jest jakby dla konkretnej osoby tworzone, czyli jakby moje myśli gdzieś tam też krążą koło tej osoby. A też druga rzecz, jakby mój jakiś tam stan psychofizyczny na dany dzień też jest jakiś tam. I to też na pewno gdzieś tam się tak wrzucam. Ja czuję, że tu była tylko pozytywna. Słuchajcie. Tak na koniec, Andrzej, jakbyś miał naszym widzom czółnowym powiedzieć, czemu właśnie mają sięgać po takie przedmioty, a nie te produkowane masowo, tak? To co byś im powiedział? Takie gdzieś kiedyś sobie, gdzieś mi przyszło na myśl i gdzieś to funkcjonuje dalej w mojej głowie, że z moimi zegarkami jakby łatwiej troszkę oswoić czas, przyjemniej się patrzy na nie, przynajmniej mi. Nigdy nie byłem jakimś tam zegarkowym maniakiem, a troszkę jakby się stałem, nie tutaj z jakichś tam narcystycznych powodów, a po prostu... Chyba wiem, co chcesz powiedzieć, że to jest takie magiczne zatrzymanie chwili w danym momencie, że patrzysz i nagle powód, po który spojrzałeś, czyli która jest godzina, przestaje być ważny, bo zaczynasz gdzieś, wzrok ci błądzi na tych wszystkich detalach artystycznych, tak? Niekoniecznie właśnie zawsze ważna jest, która jest godzina, ale samo jakby spojrzenie na coś, jakby z czym ma się jakiś taki głębszy związek, czy coś, co jakby kogoś zafascynowało, zachęciło do zakupu. Czyli wracamy do tej magii ręcznej pracy. Tak, ręcznej pracy, tak. I myśleniu o Was przy tworzeniu tych rzeczy. I może tym zakończmy tą rozmowę. Ja Tobie bardzo dziękuję za odwiedziny. Bardzo dziękuję za prezent. Szlachetny, przepiękny. No i wzruszający bardzo. A Was zapraszam do odwiedzenia strony Andrzeja i wyszukania go po prostu w necie. Pracownia Andiego, zegarki najpiękniejsze na świecie. Dziękuję, pa!